Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym oczywiście filmie, który z golenia, który dla Was przygotowałem, kontynuując oczywiście moją dość długą już teraz przygodę z mydłami Razor Rock. Dzisiaj przedstawiam Wam kolejny bardzo nieoczywisty, powiedziałbym bardzo wyszukany zestaw, który no twierdzę, że nie jest dla każdego. Ale osobiście jest to jeden z moich takich, powiedziałbym, również cichych ulubieńców, takich w zależności od dnia. Jak mam kaprys, to naprawdę bardzo lubię go sobie używać i używam z powodzeniem. Więc nie przeciągając dłużej, pierwszym bohaterem dzisiejszego odcinka jest mydło oraz zestaw Razor Rock Black Bay, czyli Czarna Zatoka. Prawdopodobnie chodzi tu o zatokę piracką, więc tak to mydło się prezentuje. Dość efektowna etykieta. Na etykiecie mamy również coś na namiastkę Wysp Kanaryjskich. Tutaj statek, żaglowiec, oczywiście nazwa. Z tyłu skład, który mam nadzieję uda mi się pokazać, a jeśli nie, to wszystkie składy znajdziecie w opisie mojego filmu. No i samo mydło dość kontrowersyjne. Po pierwsze, kontrowersyjne w wyglądzie i kontrowersyjne w zapachu. Ponieważ zapach naprawdę, jeśli ktoś nie lubi zapachu, powiedziałbym, wystarczy otworzyć torebkę z liściami laurowymi, takimi, wiecie, które dodaje się do zup, no to właśnie to jest zapach tego mydła, tak ja bym go określił. Mydło dosyć fajnie wyglądające, zobaczcie, takie troszeczkę glony, więc ma ono naprawdę przynieść tutaj na myśl bardzo ciekawe, dalekie, morskie wyprawy, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna propozycja i udana propozycja przede wszystkim. No i do kompletu będę dzisiaj używał również Black Bay od Razor Rocka, wodę po goleniu. Mydło, jak wcześniej wspomniałem, jest, jak wcześniej nie wspomniałem, bo tutaj należy zaznaczyć, to że mydło jest oczywiście 150 ml kropem, czyli takim miękkim mydłem, które bez problemu daje się łyżeczką wydrapać, z stygla przełożyć, przegnieść kciukiem do michy. A micha, którą używam przez tą całą serię, to micha od Marcela, który mi podarował ją na testy. Ja przełożyłem oczywiście tutaj odrobinę mydła, dałem pół łyżeczki wody, by sobie to, powiedziałbym, to mydło naciągnęło, podczas gdy z Wami rozmawiam. No i pianę będę wyrabiał właśnie dzisiaj też takim troszeczkę gloniastym pędzlem, tak go tutaj troszeczkę przezywam, ale jest to naprawdę jeden z najlepszych pędzli syntetycznych, jakie było mi dane używać w tej całej mojej golitkowej drodze, którą staram Wam się prezentować, jak i Sagrada Familia 24 mm z włosiem Tuxedo, bardzo przyjemny pędzel. Właśnie stworzony do budowania piany w tyglu przy pomocy właśnie takich, powiedziałbym, mydeł w konsystencji crope. Do golenia użyję żyletek Persona Platinum, po goleniu użyję oczywiście AUNu od Gentleman John z Nowego Jorku. No i powiedziałbym, taką cichą gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie to maszynka. Maszynka do golenia, nowość na moim kanale, zamknięta w przepięknym etui wykonanej z grubej, czarnej, powiedziałbym, przepięknie pachnącej skóry, wykonanej przez Kubę Chmielewskiego. Zachęcam bardzo serdecznie, jeśli chcecie, by Kuba wykonał dla Was podobnie wyglądające etui, no to radzę się do niego odezwać. Naprawdę, zobaczcie, wykonane jest to w każdym możliwym detalu idealnie na taki właśnie przycisk, co zapewne widzieliście na moim shorcie, który dla Was nagrałem. Bardzo dobra robota, Kuba, bardzo mi się podoba to etui. No i cóż, sama maszynka dzisiaj również, powiedziałbym, przedstawiciel, no nietuzinkowy, tak jak to mydełko, składające się z trzech części, czyli z rączki, jest to rączka ze stali nierdzewnej, Razor Rock w
fyk, 75 mm, czyli taki grubasek, fyk, czyli taki, rozumiecie, troszeczkę fatboy. I ma on, ma ta rączka 75 mm, czyli powiedziałbym w mojej ocenie do moich małych rąk idealne. Naprawdę, ja nie lubię przydługawych rączek, takie właśnie z takim, powiedziałbym, widzicie tutaj, moletowaniem diamentowym, naprawdę prezentuje się masywnie, dobrze i jest to naprawdę świetna rączka w mojej ocenie. Głowica i czapka to są dwie różne historie, które gdzieś już były na moim kanale. Jest to, powiedziałbym, taki złożona jedna maszynka w źle powiedziałem, jest to głowica z dwóch maszynek złożona w jedno, o, w ten sposób. Czyli mamy tak, czapkę marki oczywiście Yagi lub Yachi od Melona, a tutaj mamy, zobaczcie, płytkę, czyli tą głowicę od Yagi, oczywiście od Yachi, głowicę od tego Travel Case, pamiętacie, tej Yagi Travel Case w takim fajnym futerale. Jest to taka dość takie nietypowe połączenie, ale firma Yachi proponuje nam takie oto ciekawe golenie i ja będę starał się Wam nim podzielić, zobaczyć, co z tego wyszło, z takiej hybrydy, więc tutaj naprawdę dość ciekawie. Pamiętam, że ten Travel Razor właśnie od Yagi był naprawdę agresywną maszyną, więc myślę, że w połączeniu tutaj z tą czapką złowrogo wyglądającą, no naprawdę będzie to no, dosyć ciekawe doświadczenie, którego troszeczkę się obawiam. Tyle tytułem wstępu, a tymczasem posłuchajcie, co producent marki Razor Rock ma nam do przekazania, a ma nam do przekazania dość ciekawą historię powstawania tego mydła. Ja oczywiście wyciąłem najlepsze fragmenty i postaram się je Wam bliżej zaprezentować. Posłuchajcie, Razor Rock Black Bay. Przez ostatnie 2 lata eksperymentowaliśmy z różnymi bay roomami i wiosną 2017 roku w końcu do mnie dotarło. Dlaczego nie stworzyć zapachu, który byłby ciężki, naturalny ekstrakt z liścia laurowego i bardzo lekki w przyprawach, czyli tych goździkach, wanilii czy rumu. Przetestowaliśmy kilka odmian i ta nas zachwyciła. Naturalny wawrzyn ma słodki zapach z odrobiną pikanterii w tle. To zapach liścia laurowego dla facetów, którzy zazwyczaj nie są fanami bayroomu w amerykańskim stylu. Tak, tutaj naprawdę jest to zupełnie inna odmiana, powiedziałbym jedna z trzech bayroomowych odmian zapachowych, z którymi miałem do czynienia i to jest ta, z którą spotkałem się również w bayramie w wydaniu włoskim Extro. Właśnie to jest ten sam bayram, ten pachnący tym liściem laurowym i gdzieś tam tylko w tle delikatnie pachnący goździkami i rumem. Tutaj niestety dla tych, którzy są na przykład fanami wody po goleniu Clubman Peanut Bayram lub mydeł w wydaniu tym amerykańskiego bayroomu, no to tutaj będą zawiedzeni, więc ostrzegam. To jeden z tych zapachów, gdzie im częściej go używasz, tym bardziej nie możesz być bez niego się obejść. Aby uczynić to mydło jeszcze bardziej wyjątkowe, dodaliśmy do jego super formuły węgiel roślinny, który doskonale oczyszcza skórę i dodaje jej energii. Nie bój się otwierając słoiczek, bo to mydło ma głęboki zielony kolor i prawdopodobnie jest to coś, czego jeszcze wcześniej nie widziałeś. Tak, jest to jedyne w swoim rodzaju mydło i ja takiego jeszcze, że tak powiem, drugiego takiego jeszcze nie spotkałem. Także cóż, zabieram Was tutaj na dół do mojej umywalki, by założyć razem z Wami żyletkę, pokazać Wam, jak ta maszyna, ta moja, powiedziałbym, no troszeczkę, powiedziałbym, złowrogo wyglądająca maszyna składająca się z trzech części się prezentuje, założona z żyletkami Persona. Wyrabiamy pianę i golimy. Więc tak. Tak to się prezentuje. Żyletka Persona Platinum. Oczywiście skoro nowa maszynka, to nie może być inaczej, jak tylko nowa żyletka, więc już ją przed Wami tutaj odkrywam.
Ona nazywa się Persona Platinum Chrome, więc zakładam ją w ten sposób. Na to głowica. I zobaczcie, tak to się prezentuje tutaj w całej swej okazałości. No naprawdę uważam, że może być to miłe i dość agresywne zaskoczenie. Na co pokrótce troszeczkę liczę, by ta maszyna była właśnie z takim cichym pazurem, nie za dużo. Więc teraz czas na pierwszego z bohaterów dzisiejszego odcinka, więc Yagi, Sagrada Familia oraz mydło Black Bay. Jeśli chodzi o długość tego moczenia mydła, bo tutaj również nie poruszyłem tej kwestii. Wiecie co, za każdym razem, gdy z Wami tutaj rozmawiam, po prostu kilka sekund przed daję od razu na to mydło tę wodę, by ten zrobił się tak zwana zawiesina, by to mydło sobie namiękło. Tutaj nie ma żadnych tajemnych zaklęć, że tak powiem. Sam zapach, no muszę przyznać, że jest mimo tej nowej formuły, okazuje się, że jednak jeszcze jedną kropelkę można zrobić zapach, który intensywnie pachnie. Tutaj oczywiście nawiązuję do Staliona, ale już tego tematu nie będę więcej poruszał. Tak, tutaj naprawdę wszystkich tych, którzy szukają intensywności w mydłach do golenia, no to tutaj je odnajdą. Co do zapachu, no jest to kwestia gustu. Według mnie ja spotkałem się z takim zapachem kilkukrotnie, czyli w przypadku mydła Extro, tutaj Bayroom, oraz spotkałem się tutaj z takim mydłem, nazywało się Overgrowth, czyli taki przerośnięty. Było to londyńskie mydło z małej manufaktury. Nie wiem, czy ta manufaktura jeszcze produkuje te mydła. Muszę sobie ją tam poszukać, czy jeszcze są gdzieś dostępne te mydła, bo naprawdę pamiętam, że było to również świetne mydło do golenia. I ono również właśnie pachniało taką zieleniną, powiedziałbym, ciętą, świeżo ciętą lub taką omszałą. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z bazą właśnie mydła Razorock Super Formula. Ta formula, ona tak jak pamiętacie, tutaj nie zawiera łoju, czyli jest pozbawiona tego talu, ale ma również dodatkowe składniki, jeśli dobrze pamiętam, masła shea, odrobiny lanoliny, co jest dosyć ważne w moim przypadku, bo tutaj ta zawartość lanoliny jest naprawdę bardzo mała i mi nie robi krzywdy. Na pewno olej kokosowy, gliceryna, tak, jeśli dobrze pamiętam, lub mogę się mylić. Mamy masło shea, o właśnie, mamy olejek arganowy, o tym zapomniałem, olej kokosowy, także jest tutaj i ten węgiel aktywny, który tutaj użyto, zapewne w małych ilościach. I zobaczcie, piana dosłownie w kilka chwil wygląda, no powiedziałbym, bardzo efektownie, żabkowo, zielono, tak powiedziałbym właśnie, jak piana, trochę jak pistacjowe lody, tak bym to ujął. Mam nadzieję, że kamera tutaj dobrze
chwyta ten kolor. Jeśli nie, to polecam doświadczyć. Tutaj naprawdę jedno z bardziej nietuzinkowych mydeł do golenia, z jakimi miałem do czynienia. Ale jak wiadomo, są gusta i guściki. Nie każdy lubi takie klimaty. Ja bardzo lubię takie nietypowe zapachy. Tak, pamiętacie, bardzo miło wspominam mydła dziegciowe tutaj z Nordic Shaving. Pamiętam, to było też niesamowite mydło. To jest właśnie takie, powiedziałbym, coś innego, coś niespotykanego. I to londyńskie mydło, które nazywane było przerośniętym, czyli takim omszałym zapachem, gdzieś tam mocno mokrym, Overgrowth, to również właśnie było taką ciekawą propozycją. Dobrze, myślę, że piana ukręcona. Zobaczcie, tutaj mam jej całe mnóstwo w genialnej wręcz konsystencji. Tutaj właśnie też zawsze troszkę aż za bardzo nie lubię się powtarzać, ale uwierzcie mi na słowo, że mówię teraz do tych wszystkich, którzy jeszcze mydeł Razor Rock nie mieli w swojej kolekcji, no to uwierzcie mi na słowo, że są to mydła banalnie proste w budowaniu piany i wszystkim początkującym, naprawdę, którzy chcieliby zacząć przygodę przede wszystkim z takim, powiedziałbym, pierwszym mydłem do golenia, mieć styczność z pierwszymi mydłami do golenia i z uczeniem się tych mydeł, to naprawdę są to mydła godne polecenia. By oczywiście są lepsze mydła, nie powiem, że nie, są lepsze mydła, ale jest to taka, powiedziałbym, pierwsza mydła pierwszego wyboru, które ja mogę szczerze polecić. Tutaj muszę przyznać również, że mydła wziąłem tylko tą odrobinę na twarz, by zrobić takie, powiedziałbym, wstępne umycie twarzy przed nałożeniem piany i już czuję, że ta piana jest po prostu genialna. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Świetna sprawa. Do tego ten zielony zapach, taki, powiedziałbym, trochę pistacjowy, ale niestety z pistacjami to nie ma nic wspólnego. Tutaj mamy do czynienia z naprawdę intensywnym zapachem liści laurowych i, powiedziałbym, rumu, wanilii nie wyczuwam. Jest tutaj na pewno spory dodatek goździków. Niesamowita piana. Naprawdę, jak za mydło, które na Barber Company kosztuje w granicach, jeśli dobrze pamiętam, niecałych 50 zł, oto naprawdę otrzymujemy bardzo fajny, tutaj do oka nie naleciała ta piana, że naprawdę otrzymujemy bardzo dobry jakościowo produkt. W mojej ocenie mydło do golenia, które również uważam, że są bardzo niedoceniane. Bardzo fajne zapachy. Dobrze, więc dzisiaj maszyna numer 2. Oho. Bez kompromisów. Bez kompromisów. Tutaj nie ma
miękkiej gry, że tak powiem. Nie, to nie jest Jagi Melon. Tak jak myślałem. W połączeniu z tą głowicą właśnie z tej maszynki podróżnej. No, maszynka robi się tutaj w mojej ocenie ultra agresywna. Tu już słyszycie, dosyć głośna. Zobaczcie, tak to się prezentuje w oku kamery. Zbiera idealnie. Samo wypłukiwanie również jest, powiedziałbym, perfekcyjne. Ze względu tutaj na te dwie rynny, które znajdują się na... Tak, to lubię w tej czapce właśnie od Jagi, że dojście tutaj w to moje newralgiczne miejsce pod nosem. No, to tutaj muszę przyznać, że mam do czynienia, no, z maszynką, która bezkompromisowo goli. To już jest naprawdę... Pamiętacie, chwilę temu pokazywałem Wam maszynę właśnie z Barber Company od Denisa, maszynkę Schluss Imperial Blue, i tam mówiłem, że jest ten pazur, tak samo jak w przypadku Jagi Melon. Tutaj myślę, że nie ma pazura, a jest szpon, tak bym go nazwał, więc jest to maszynka. Którą przede wszystkim goli się bardzo intuicyjnie. Zobaczcie tą pianę. Można powiedzieć, że pół twarzy mam jak szereg. Jestem tylko ciekaw, co Fiona dzisiaj powie na ten zapach. Więc będziecie chcieli, to się z Wami w komentarzach tym podzielę. Ogólnie samo trzymanie dzięki tej rączce, muszę przyznać, że jest perfekcyjne, bo tego wymaga naprawdę. To, co robi ta maszyna, to jest szok. To jest szok. Ale robi to naprawdę genialnie. Bierze bardzo blisko skóry. No, muszę przyznać, że jest to połączenie, no, które mnie pozytywnie zaskakuje. Świetna sprawa. Ekstra. Widzicie, chwila nieuwagi i nos zacięty. Tutaj naprawdę ta ekspozycja ostrza jest dosyć duża. Super. O, no, powiem Wam szczerze, że naprawdę mam tutaj do czynienia
ze szponem, tak bym go nazwał. Naprawdę maszynka nie z pazurem, a ze szponem. Szok. Jezu, jak to goli. Dzięki Bogu, że mam tutaj taką w miarę, powiedziałbym, żyletkę łagodną, bo coś czuję, że jakbym tutaj włożył Federa albo niebieskie Astry, oj, to mogłoby być ciekawie. Super. Naprawdę nie mam zastrzeżeń. Co do mydła, to naprawdę mydło samo w sobie. Pozwólcie, że pokażę, bo zawsze zapominam. Dzisiaj myślę, jest na to czas, jak tam bateria. Bateria się trzyma. Także zobaczcie, wyciągnę z Sagrady Familii wszystko, co najlepsze. Zobaczcie, ta piana jest po prostu ciągnąca niesamowicie. Amortyzacja, wszystko na swoim miejscu. Ja tutaj nie znajduję niczego, co uważałbym za jakiś minus, tak? Zapach. Oczywiście tutaj będę wracał jak bumerang do tego zapachu, ponieważ no, muszę dodać, że zapach to sprawa indywidualna. Ja lubię takie zapachy. Jeśli ktoś z Was lubi zapach liści laurowych, no to z pewnością tutaj połączone z delikatną gdzieś tam w tle. Ale to naprawdę delikatną, w tle gdzieś tam kompozycją goździków, no to o, zaszczypało i to mocno. Tak. Sam. Mocna rzecz. No, muszę przyznać, że nos dzisiaj szczypie. Także Aun robi swoje, dam mu chwilkę. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj takie nietuzinkowe połączenie przyniosło mi jedno chyba z najbardziej agresywnych goleń, jakie doznałem, ale najbardziej dokładne, bo pamiętam, że najbardziej agresywne golenie, jakie doznałem w swoim, że tak powiem, takiej powiedziałbym drodze golitkowej, no było w przypadku Pearl Hammer. Tam jeszcze w wersji Open Comp, no to ta maszyna po prostu robiła co chciała i dodatkowo ten ciężar powodował, że było to dosyć ekstrawaganckie doświadczenie, ale ta maszyna robi to w ten sposób, że robi to bardzo podobnie do Hammera, lecz z taką, powiedziałbym, ultra dokładnością. Czuć każdy ścinany włos na twarzy. No, naprawdę muszę przyznać, że maszyna zrobiła na mnie dosyć dobre wrażenie, ale takie troszeczkę złowrogie wrażenie przede wszystkim, więc tutaj będę musiał się pogolić tą maszyną jeszcze przez ładnych kilka chwil, by ją w 100% opanować. Samo golenie, słuchajcie, nie mam żadnych, że tak powiem, zastrzeżeń co do jakości golenia. Naprawdę na najwyższym poziomie tutaj czuć przede wszystkim ostrze na skórze, tutaj zbiera, no, nie da się tego inaczej powiedzieć, zbiera tuż przy samej skórze. Naprawdę trzeba trzymać kąt, to już nie jest, że tak powiem, maszynka dla początkujących. Trzeba mieć pewne doświadczenie w mojej ocenie. No i cóż, przestało lecieć? No, jeszcze. Dobra, zmywam Aun.
No, mam nadzieję, że do niedzieli będę miał co golić. No to wtedy zobaczymy się. Jeśli nie będę miał co golić, no to się nie zobaczymy. Najwcześniej wtedy zobaczymy się poniedziałek. Ała, ale to szczypie. Także tutaj na nosie zostawię ten aun, by on sobie podziałał, by zatamował krew. A tymczasem buteleczka, oczywiście klasycznie wyglądająca jak setka z żabki. Black Bay, tutaj skład. Mamy oczywiście do czynienia z bardzo ciekawą, przezroczystą wodą. Zobaczcie, w której po wstrząśnięciu tworzy się takie oto akwarium. Zapach, kropka w kropkę, to samo, lub tutaj troszeczkę ta goździkowatość jest podniesiona dosyć mocno, nie czuć tej laurowości. No i cóż, spodziewam się naprawdę uderzenia zapachowego, połączonego z przyjemną bryzą morską w postaci chłodzenia. Tak, to jest zapach, który. Które ja lubię, to nie są zapachy, że tak powiem, perfumiarskie. To są zapachy indywidualne, tylko dla koneserów, powiedziałbym. Oczywiście ujmując koneserów w cudzysłów, naprawdę pozwólcie, że jeszcze odrobinkę. Będę pachniał z kilometra liśćmi laurowymi, jakbym dopiero co z Karaibów przypłynął. No, woda, powiedziałbym, świetna. Świetna pod względem podbicia tego zapachu, właśnie tego wawrzynu, o którym tutaj mowa, czyli liści laurowych, podbita przede wszystkim goździkami. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z dość dużym uderzeniem goździków w połączeniu z dość mocnym takim uderzeniem liści laurowych i przyjemnego, delikatnego chłodzenia. Nie ma takiego chłodzenia intensywnego jak w przypadku American Barber. Tutaj mamy naprawdę takie tylko delikatne mruganie, więc jest bardzo, bardzo przyjemne. Cóż mogę powiedzieć? Polecam wszystkim zakręconym na punkcie indywidualnych zapachów. Myślę, że takie, powiedziałbym, wariacje zapachowe mogą Wam naprawdę przypaść do gustu. A wszystkich tych, którzy szukają zapachów, które gdzieś tam naśladują perfumiarskie klasyki, no to radzę trzymać się od tego, że tak powiem, z daleka, bo będziecie zawiedzeni. No a jeśli chodzi o maszynę, no jest, szpon zrobił naprawdę na mnie dzisiaj ogromne wrażenie. No jest to kawał maszyny, agresywnej maszyny. Także dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się w niedzielę, jak będę miał co golić oczywiście, bo gładkość na mojej skórze to jest po prostu coś niesamowitego. I muszę przyznać, że tutaj po raz kolejny dzisiaj Persona Platinum okazała się naprawdę genialną żyletką. Także do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych goleniach z Razorokiem. Także trzymajcie się. Cześć.